Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku prezesem PWiK-u będzie dotychczasowy dyrektor w firmie ubezpieczeniowej. O dokonanym wyborze informuje przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Bieńczyk. Zakończyła się faza związana z procedurą konkursową, to znaczy zakończył się etap komisji konkursowej i ona rekomendowała osobę, kandydata w postaci pana Szymona Górskiego, który do 6 września tegoż roku był też zarazem członkiem Rady Nadzorczej. I po tej rekomendacji, a więc po przeprowadzeniu konkursu, pozostaje już ostatni jak gdyby etap powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o powołaniu pana Szymona Górskiego na funkcję prezesa. Zapewne to nastąpi na posiedzeniu Rady. Podejrzewam, że w miesiącu listopadzie lub na początku grudnia. Tak, żeby mógł objąć już swoje funkcje i swoje stanowisko od 1 stycznia 2018 roku. Do konkursu, jak już informowaliśmy, przystąpiło 4 kandydatów, w tym odchodzący ze stanowiska prezes Augustowskich Wodociągów. Członkowie komisji między innymi ocenili przedstawioną przez kandydatów strategię rozwoju oraz pomysł na zarządzanie przedsiębiorstwem. Szymon Górski, przedsiębiorstwo, którym będzie prawdopodobnie kierował, zna od środka jako członek Rady Nadzorczej tej komunalnej spółki. Doświadczeń stricte zawodowych w branży wodociągowej nie ma. Pełni funkcję dyrektora oddziału Awiwy w Suwałkach od kilku lat. Czyli kierował zespołem doradców ubezpieczeniowych. Szymon Górski ma 39 lat i jest absolwentem jednej ze szkół zawodowych oraz Politechniki Białostockiej.